Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale gamingowym, Fortnite'owo-gamingowym. Dzisiaj lecimy sobie na lepki lasek, innym skinem, w sensie tym samym co wczoraj, tylko zielonym. Również mam zielony kill-off, także wszystko się będzie ładno komponowało. A dzisiaj jaki jest cel odcinka? Bo zawsze są jakieś cele odcinka. Dzisiaj musimy znaleźć przepiękną nową bazukę. No, mam nadzieję, że nam się uda, nie? Dobra, bo ja już słyszę jednego gościa nad nami, którego zaraz wyjaśnimy, ale to... Ale mamy czas na gościa, nie? Chłop, 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 chłop. Chłop, 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 chłop. Dobra, dał nam skara pięknego. Wolę tego o wiele skara niż cichego, także... Rewelacyjnie, moi drodzy, na razie się zapowiada. Jest bardzo dobrze. Ja widziałem, że jeszcze tutaj kilka osóbek poleciało, ale my sobie damy z nimi radę. Przede wszystkim, to jest najważniejsze. Pamiętajcie, jeżeli chcecie następny odcinek... Aha, zbugowane drzwi, dobra. Jeżeli chcecie następny odcinek, dajcie znać w komentarzu. I jeżeli będzie właśnie 1200 łapek, będzie następny odcinek już jutro. Już jutro, normalnie będzie następny odcinek. A jeżeli chcecie jutro odcinek, to musi być 1200 łapek. A i tak dobijacie już tyle tych łapek, że jestem mega wdzięczny do tego. Serducho dla was, moi drodzy. Idziemy na fragi. Idziemy po fragi, moi drodzy. Pa, następny. Leży. Leży. Jezus, ile tu jest fragów. Czaisz bazę? Lecimy po fragi, moi drodzy. O Boże, ile tu jest ludzi, moi drodzy! Evacuation. Co tu się dzieje w ogóle, nie? Milion osób tu jest, zarąbiście. Takie gierki lubię. Teraz się trzeba skupić. Przeładować sobie wszystko. Leży. Nie wiem, czy tam koleś jest właśnie z tego dachu, co strzelał. Mamy to! Następny do mnie strzela. Moi drodzy, to była tak piękna gierka, ale za szybko się skończyła. Niestety... Był lepszy, co tu dużo mówić. Źle sobie trafiłem. Dobra, moi drodzy, cel... Kryminalny... Zapomniałem, jak ta miejscówka się nazywa. Ale nieważne, tutaj właśnie lecimy, moi drodzy, i teraz postaram się wygrać. Oczywiście takie żarciki. Śmieszne żarciki. O, w dupencję! Koleś jest agresywny do mnie. Zbieramy, szybko! Moi drodzy, niebezpiecznie! Nad nami przeciwnik jest ostry. No i dostałem od gościa, no. Jezus Maria, ile tu jest ludzi? A ile tu jest ludzi? 22 HP. Ha! Pozdrowienia z Tajlandii. Jezus Maria. Apteczkę miałeś, ja cię wielbię najwięcej. A miałem teraz skupienie, nie? Bo ja tutaj nie mogę zginąć. Szybciej! Mój drogi! Ale mamy mało czasu. Tam jest jeszcze tyle ludzi. Do powybijania. Czemu tutaj tak dużo osób leci, jak tu tyle lutu nawet nie ma?
się z tą miejscówką porobiło. No nieźle. Jezus Maria! Mniecha mnie zabijać, a sam zgnęłeś jak down? Moi drodzy, oaza odpoczynku wzywa, bo wcześniej nam się nie udawało. Ale dzisiaj będzie taki odcinek bardziej, wiecie, że scenki jak zabijam i ginę. Świetnie, tak ma być, dlatego dzisiaj nie będzie zbytnio chyba wygranej gierki, tak mi się wydaje. Ale za to będzie dużo fragów, więcej, czyli będzie ciekawie, o, będzie ciekawie, moi drodzy, na pewno będzie ciekawie. Leci dużo osób już, ale my się nie, o, widzę shotguna, jak mi go ktoś weźmie, nie, to go strzelę w papę. Thanks, mate. Uciekamy. Zostaw mnie. Ale go zabiłem chamsko. Wow, man! Co za spider? Ten item jest OP, man! Słyszę skrzynkę. Co się odwala? Dajcie mi jakieś porządne itemy. Porządne itemy, powiedziałem. Zamknij. Dawaj. Zbijamy ściankę. Dobra. Poteczki, to już zawsze coś. Pyk. Lecimy dalej, moi drodzy. Tutaj nic nie ma. O, MK jest. Postępy. Dobra. Lecimy na... Pa, pa, pa. Ty! Koleś ma tą piękną snajpkę. Wyczekałem go. Przykro mi, mój drogi, wyszedłeś z gry od razu, to oznacza, że miałeś tilted. Stiltował się przeciwnik. Typyk dubel tuwa do ręki. Mamy... Sztos itemki. Nabójki przydadzą się, mój drogi. Idzie tu ktoś do nas, idzie chyba. O nie! Naboje. Koleś ma loła, moi drodzy, koleś ma loła, totalnego loła. Czaisz bazę, nie? Czaisz bazę. Idziemy go... Dobić frajera. Zaraz. Dobra, idziemy dobić. Nie mam słów na tą grę, nie? Chcę sobie normalnie zagrać, ale się nie da. Bambik mnie zabił pieprzoną pułapką. Ale beka, dzięki. Moi drodzy, teraz mam plan taki, żeby lecieć na wykrzywione i zabić wszystkich na tym świecie. Bo zginąłem od pułapki w najgłupszy sposób. Miałem wszystko najlepsze item, jakie mogłem mieć na sam początek gry. I mnie koleś pyk zabił z pułapeczki. No i to jest właśnie Fortnite. I love Fortnite. Dlatego tak to działa. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Teraz powinna być jakaś muzyka, nie taka mocna i lecimy z koksem, no. Bo tu chłopaki, patrz. Chłopaki niby myślą, że co, że se szkielet leci, który był w sklepie wczoraj. Co wy gadacie? No, największy pro player tej gry leci właśnie. Dlatego szukamy itemów. O kurna. To nie jest zła miejscówka. Ale ty masz loła, serio. Jest, mam cię! Przez całą mapę go dogoniłem, nie? Ale beka. A tu miałeś kałacha. Mądralo. Nie ma tego? Nie ma skrzynki, nie ma po coś tam iść. Kurde, tu nic nie ma, moi drodzy. Co ja teraz zrobię? O ty kurde, kasztani łbie. Dzięki za shotguna.
Lecimy, wykrzywione wieże to jest mój drugi świat, moi drogi. Wykrzywione wieże, mój drugi świat, wiesz jak. Co tu się dzieje? Jakiś typ chyba biega nade mną. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, wrzesz. W papę. Uciekamy stąd. Wiem, że on mnie goni i mnie swędzi ręka. Oh my god. No przecież ty, gościu, ile ty miałeś życia? Ty miałeś full HP? Jesteś w banie z shotguna, czaisz to? No full HP miał świr. Ja nie... Moi drodzy, dzisiaj jest śmieszny odcinek, nie? Nic nie idzie. Ostatni kierunek ponownie wykrzywione, ponieważ znowu mnie zabił jakiś bambior w pelerynce. Nie idzie mi dzisiaj, no, ale możecie się pośmiać. Albo powkurzać się razem ze mną, jak wolicie, no. Napiszcie w komentarzu, jak wolicie. Pewnie się pośmiać, ale co z tego? Ja pierdzielę, 28, 5 osób, nie? Nie wytrzymam. Kona, bo następny budynek będzie dobry, by wygrać grę, to będzie dobry budynek. Pyk, skrzyneczka i mamy itemki. Robimy tak. Gościu, robimy tak, tak. Gościu, schodzimy. Tu masz shotguna, cześć bazę, nie? My, gościu, pa. No i ma, jesteśmy jeszcze, jesteśmy ustawieni na całą gierkę tak naprawdę. Dlatego, moi drodzy, uczcie się od pro player. Żartuję. Bo już ktoś mi napisał, że to się uważasz za pro player, ale sobie na jaja to mordę mówię. Na jajka. Jajuszka. Cyk do kapsi. Gdzie są moje fragi? Te, karkomne kino, gdzie są moje fragi? Halo. Nie ma nikogo, nieważne. O, lepsza snajperka. Nie to, ja chcę za to wymienić, mordeczko. Mordeczko, nie myl mi tutaj towaru, wieżak. Niebieski shotgun. Może los się do mnie uśmiechnął. Co wy o tym sądzicie? Mi się osobiście wydaje, że mi się los uśmiechnął osobiście. No ewidentnie, moi drodzy, ewidentnie. Wypiję to i biorę moje potki. Jazda na przeciwników, którzy nawalają się tutaj gdzieś. O, duża potka, ale to nie mam za co wziąć już. Gdzie są przeciwnicy? Kurde, ludzie. A tam jest gościu. Ktoś do mnie buduje jeszcze, ale jaja. Ale jaja. No, zaraz zabijemy tu wszystkich, także... Luzik, moi drodzy. No problemo. Czemu tu są same duże poty? Szukamy przeciwników. O! Pierwszy przeciwnik? Tak? Czyżby? Pierwszy przeciwnik? Nietrafione, nietrafione, nietrafione. Jak? Czemu on akurat postawił to? Gościu, we. Dobra. Idzie, 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 podbysk idzie. Szybko. A, koleś się tego nie spodziewał, nie? Że jakiś pro player palion tu przyjdzie. Haha. A, chłopiec tutaj. Kurde, że ja nie mam żadnych... Ale beczka! Ale beczka, ale się ślizgasz, przyjacielu! Jak mi jest przykro! Ale się ślizgał chłop, nie? Co jest grane? Co ci ludzie tu robią? Że takie dźwięki ta gra wydaje.
Chłopczęta. Tam są chłopaki. Idziemy po fragi, bo ja potrzebuję więcej. Tam jest jakiś gościu. Mordy! Nowa bazuka! I tego oczekiwaliśmy. Na koniec odcinka ją dostajemy. Piękna sprawa. Bierzemy to za to. Jeden nabój! A to jest bazuka, która żre naboje. No, trzy. Ładuj to. Dobrze. Przytestujemy zaraz na budynku najwyżej. No tu już nikogo nie ma. Chłopaki, chyba że to będzie ta gierka. To będzie ta gierka, w której wygram. O! Wow, man! No! No i dobra jest ta bazuka, kurde, bo ona szybko strzela, nie? Tylko opada. Jeden minus to jest, że opada, ale ona by była zbyt OP. Nawet spoko jest, nawet spoko. Podoba mi się, moi drodzy. Napiszcie, co sądzicie o nowej bazuce w ogóle, bo zapomniałem was zapytać, jak wam się podoba. My gramy ją drugi raz w grze akurat. Wydaje się spoko, moi drodzy, wydaje się spoko. Chyba to nie jest jakiś useless item. Dobra, lecimy. Bazuka, szkoda, że tylko jeden nabój mam teraz, nie? Myślałem, że ktoś wszedł mi do pokoju. Znowu mama przyszła. Nie nagrywaj filmów, nie nagrywaj. No tak, to jest pusto, nie? Teraz chillek, pobieganie. No to kurde, fajny chillek, jak już słyszę ludzi gdzieś. Ja walę na samym... Kurde. Ja nawet uciekam stąd, nie? Bo ja mam przypałową teraz miejscówkę. Ale on będzie musiał ten... JNX zginął. Czyli zabił go jakiś pro player w takim razie. No nawet go widzę gdzieś tam. On będzie musiał zejść. Także przykra sprawa z jego strony. My z moim zielonym skinem właśnie tam ktoś powiedział, zbudował sobie schody do nieba. Ale mnie to no interested in. Co teraz? Jest tu kto? Czy jestem tu sam? Ja chcę jak najwięcej fragów zrobić, moi drodzy. Ja będę biegał tylko po fragi, nie nawet jak zginę, bo odcinek i tak już jest długi, także biegamy tylko po fragi. Jak kogoś widzimy od razu, ale to od razu biegniemy na niego. Dobra, pierwsza osoba, moi, taki challenge sobie robię teraz. Pierwsza osoba, którą zauważę, ja muszę do niej biec. No i taki challenge wykonujemy. Także szukamy. Poszukujemy pierwszej ofiary, na którą się rzucimy jak na mięso. Tylko na razie nikogo nie widzę. Także na razie przeciwnicy mają spokój. Ale to się oczywiście zmieni. O kurde. Tam jest coś pobudowane. Już myślałem, że tego nie wezmę. Gdzie jest za duża pota? Halo? Tu. Popita szybka. O, słyszę ludzi. To oznacza, że muszę tam biec. Muszę tam biec. Halo, chłopaki. Biegnę do was. Pierwsi ludzie. Rzucam się jak na mięso. Jazda. To nie jest nawet w strefie, ja się tam rzucam jak debil. No ale co z tego? Co mnie to interesuje? Ja potrzebuję fragi. Na dole są. To jest moja wielka szansa na sukces. Nie trafiłem go ze skara. Oh no, man.
Lecimy, to jest... Gdzie jest chłop? Nie trafiłem w niego, a ta bazuka mu nic nie zabrała. Bo nie trafiłem. A nie trafiłem tą bazuką, 22 HP mu tylko zostało. Musiał się do fulla uleczyć. Co za chłop. Dobra, moi drodzy, to jest na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, to taki luźny odcinek był, gdzie same fragi tylko były, nie było wygrane gierki niestety, ale w następnym odcinku pewnie będzie wygrana gierka. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!